O, braciszku, widzę, że super sobie poradziłeś z opieką nad Blanią. Jak się bawiliście? Super, oglądaliśmy bajki, przeczytałem młodej jedną książkę. Książkę? A jakie ty masz książki? No co, trochę Gwiezdnych Wojen. I nie mów mi, że była tym zainteresowana. Oczywiście, że była. Może to jest jakiś sposób? Super ci poszło, dzięki, braciszku. Chodź, kochanie, wracamy do domku. Musimy się zaraz zbierać. Mamy dzisiaj kolejną sesję u terapeutki. Może później pójdziemy razem na jakąś kolację? Co wy na to? No, musiałoby być to bardziej jakaś obiadokolacja. Około 18-19 kładziemy Blanie spać. Dobrze, nie ma problemu. Powinniśmy około 16 być już wolni. Może podjedziemy po was? Świetny pomysł. Mam nadzieję, że ja też będę mógł się ruszyć dzisiaj z domu. Jeśli już tak bardzo nie boli cię noga, no to czemu nie? No jasne, mam już dosyć siedzenia na kompie i czytania książek. No tak, musisz się trochę wdrożyć, bo od przyszłego tygodnia wracasz do szkoły. Szczerze, już nie mogę się doczekać. Dobrze, kochani, no to my ruszamy i widzimy się późniejszym popołudniem. Podjedziemy po was. Super, do zobaczenia! Cały czas nie mogę przestać myśleć o tym przesłuchaniu. Wiesz, ja trochę też martwię się, dlaczego główne podejrzenie padło na mojego tatę. To pewnie jakaś pomyłka. Może twój tata był ostatnio w kiepskiej formie i podczas przesłuchania podejrzenia padły na niego. Wiesz, jak przeżył rozstanie z moją mamą. Wiem, ale nie daje mi to spokoju. Może jednak miałaś rację? Ale z czym miałam rację? No z tym, że może tata w ten sposób chciał się zemścić za mamę. Nie sądzę, że byłby do tego zdolny. Dlaczego miałby za to karać mnie? Sama zasugerowałaś, że przecież ty chciałaś, żeby twoi rodzice poszli na terapię. No tak, ale przecież twój tata o tym nie wiedział. Może w jakiś sposób się dowiedział? Ech, sam nie wiem. Dobra, chodź, Blaniu, pobawimy się trochę. A po południu pojedziemy do super restauracji z dziadkami. Super, brawo, zjedź jeszcze raz. Ale świetnie się bawisz. Pokaż mamie jeszcze raz, jak zjeżdżasz. Pięknie. Gotowa? Gotowa, ruszamy. Ciekawe, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać na terapii. No, myślę, że dzisiaj będzie ciekawie. Mam jeszcze mały upominek dla pani terapeutki. Z pewnością się ucieszy. A państwo, jak zwykle punktualnie. Dzień dobry. Witamy. Mam dla pani mały upominek w ramach podziękowania za to, że poświęca nam pani tyle czasu. Och, nie trzeba było, jak miło, dziękuję. To drobnostka, to w ramach wdzięczności. Jesteście państwo bardzo mili, dziękuję. Na dzisiejszych zajęciach chciałabym poruszyć temat tego, w jakie macie Państwo relacje ze swoimi dziećmi. Och, to będzie ciekawy temat. Tak, ciekawy w momencie, kiedy będziemy się przewijać wokół naszych dzieci, a nie Twojej córki, o której dowiedziałam się niedawno. Wiem, że ten temat bardzo Państwa męczy. Proszę mi powiedzieć, Panie Michale, czy ma Pan kontakt z córką, która, jak się okazało, jest Pana córką po wielu latach? Tak, ostatnio odezwałem się do niej, ponieważ miała operację, ten przeszczep nerki, którego no ja byłem dawcą. I jak się czuje? Dochodzi już do siebie, wszystko jest w porządku. Proszę mi powiedzieć, czy rozmawiał pan z partnerką, byłą partnerką, jak będzie wyglądała państwa opieka nad córką? Moja była partnerka nie chce słyszeć o tym, że jakakolwiek współdzielona opieka wchodziłaby w grę. To w jaki sposób chce pan dalej pielęgnować te relacje? Chodzi mi o to, że jak to zrobimy w momencie, kiedy będzie pan próbował odbudować swoją rodzinę? Nie będę robił nic na siłę. Jeśli moja była partnerka zgodzi się na spotkania z moją nową córką, to jak najbardziej chętnie będę uczestniczył w jej życiu. Pani Doroto, czy jest pani temu przeciwna? Nie, oczywiście, że nie. Ta dziewczyna nie jest niczemu winna. Dobrze, czyli tutaj mamy nić porozumienia, znajdziemy na to jakieś rozwiązanie.
Proszę tylko o siebie dbać, uważać na siebie i pamiętać, że za tydzień widzimy się na kontroli. Oczywiście, wszystko wiem. Proszę też pamiętać o dawkowaniu leków. Proszę uważać. Jedna dawka więcej może spowodować ogromne zaburzenia. Już chyba nie popełnię tego błędu. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Do widzenia. Czy tam jest Dorota i Michał? Tam są chyba zajęcia terapeutyczne. Wygląda na to, że pracują nad swoim związkiem. Czyli ja już kompletnie nie mam szans. Na parkingu stoi ich auto. A co jeśli by tak... Och, nie, to nie jest dobry pomysł. Po raz kolejny bardzo pani dziękujemy. Rozumiem, że widzimy się za tydzień. Oczywiście, dziękujemy, do widzenia. Zadzwonię do dzieciaków, żeby już się szykowali. No i że za jakieś pół godziny po nich będziemy. No chyba, że będą korki. Na spokojnie powiedz 40 minut. Tak, halo? Potrzebujecie wsparcie. Dwie karetki. Dobrze, zaraz zobaczymy, czy mamy wolne. Co się stało? Wypadek samochodowy. Dobrze, już wysyłam. Szybko, potrzebujemy dwie pary noszy. Już jesteśmy, co się stało? Wypadek samochodowy. Pani musi szybko trafić na blok, ma krwawienie. Dobrze, szybko zawożę panią na górę. A co z panem? Z nim jest troszeczkę lepiej. Jest świadomy, kontaktuje. Prosił, żeby zadzwonić do córki. Dobrze, to za chwilę. Musimy zrobić badania. Państwo z wypadku samochodowego, prosimy o pilną diagnostykę. Pani najprawdopodobniej musi trafić na blok. Bardzo mocno krwawi jej głowa. Dobrze, dziękuję. Zaraz się wszystkim zajmiemy. Dobrze, panu trzeba będzie założyć gips. Wygląda na to, że ma złamaną nogę i rękę. A pani musimy zrobić jeszcze dodatkowe badania. Nie wygląda to dobrze. Musi pani trafić na blok operacyjny. Momencik, sprawdzę jeszcze badania. Tak, tak. Bardzo duże wstrząśnienie mózgu. Och, to pewnie od poduszki powietrznej. Tak, pani musi znaleźć się na bloku. Pani ma tętniaka w głowie. Za chwileczkę poczuje się pani lepiej. Dałem już znieczulenie. Zaśnie pani. Wszystko będzie dobrze. Proszę się nie martwić. Panie doktorze, co z moją żoną? Spokojnie, pana żona jest już na bloku operacyjnym. Najprawdopodobniej sytuacja jest już opanowana. Boże, mogłem zareagować inaczej. Nie mógł pan zareagować inaczej. Prawdopodobnie mieliście państwo przecięte przewody hamulcowe. Jak to przecięte? Czyli ktoś w tym ingerował? Wygląda na to, jakby było to zrobione specjalnie. Pani Grażynko, proszę powiadomić policję. Państwo mieli przecięte przewody hamulcowe w samochodzie. Dobrze, powiadomię. A pana zawieziemy już na salę. Jak tylko przywieziemy pana żonę, od razu pana powiadomię. Dziękuję. Dzwoniono do mnie, szukam moich rodziców, Doroty i Michała. Spokojnie, proszę nie płakać. Jak to proszę nie płakać? Moi rodzice mieli wypadek. Gdzie oni są? Pani tata leży w sali obok, a pani mama jest na sali operacyjnej. Boże, tato, co się stało? Majeczko, spokojnie, nie denerwuj się. Mieliśmy wypadek, ale wszystko będzie dobrze. Co z mamą? Dlaczego jest operowana? Mamie wybuchła bardzo mocno poduszka powietrzna i ma rozbitą głowę, ale spokojnie, sytuacja jest już opanowana. Operują ją, na pewno będzie dobrze. Ale jak to się stało? Dlaczego mieliście wypadek? Kochani, nie będę cię oszukiwał, ale lekarz dzwonił już na policję. Mieliśmy przecięte przewody hamulcowe. Boże, co się dzieje? Kto nam tak źle życzy? Kto mógł zrobić coś takiego? Majeczko, teraz o tym nie myśl. Musimy teraz myśleć tylko o tym, żeby mama jak najszybciej doszła do siebie. Później wszystko wyjaśnimy. Dobrze, tato, połóż się, odpoczywaj. Tak bardzo się o was bałam. W życiu Majki pojawił się kolejny kryzys. Jej rodzice mieli wypadek samochodowy. Okazało się, że ktoś przeciął przewody hamulcowe. Mi nasuwa się tylko jedna osoba. A wam? Czy on naprawdę byłby do tego zdolny?
kolejnych wieści dowiemy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i do usłyszenia.